Cześć, chciałem najprawdopodobniej ostatni tutorial wam pokazać, bo teraz sobie modeluję poduszkę. Sprawdzę, czy powinienem dodać jeszcze jakieś dodatkowe segmenty, zanim użyję tego modyfikatora do wygładzania. Z tego co wiem, to niektóre modyfikatory, moi drodzy, one działają tylko w trybie obiektu. I w trybie edycji poligonu mogą nie działać. Dzisiaj sprawdzimy sobie Laplacian Smooth. Nie wiem, jak się to wymawia w angielsku. Laplacian. To jest taka nazwa, która kurczę nie ma nic wspólnego z językiem angielskim. To są jakieś inne, trzy różne do wygładzania. Okej, dobra, zabieramy się. No, powiem wam, wygląda to obiecująco. A to? Gdzie ja idę z tym? Porąbało mnie. Repeat. Mamy taką opcję jak repeat. Wygląda to dość interesująco. Nie wiem, dlaczego to jest Vertex Groups. Ja chyba kojarzę, o co chodzi z tą grupą Vertexów. Usunę modyfikator i... Ja mam pewien pomysł, moi drodzy, bo oni chyba nie na darmo dali coś takiego. Bo możecie dodać grupę Vertexu. Dobra, dam sobie cushion. Zobaczymy, co się stanie, gdy przypiszę Vertexy, wagę, przypiszę taką. Laplacian Smooth. Sorry, że tak głupio mówię. Ale jakoś tak dziwnie. Cushion. Możliwe. O, też LEA, to ma sens, patrzcie. Dodałem Vertexy. Ale... Jest pewno ale. Można tak i tak. Albo niech ja się tu grzebałem z tym. Ja chyba wiem, muszę tutaj do edycji wejść, zwiększyć weight. Weight to jest siła wagowa. Nie wiem, o co chodzi z tą, nie wiem, o co chodzi z tym blokowaniem, bo to się głównie używa do kości. Tutaj to muszę wam tą kłódkę przestudiować. Dobra, włączę sobie to edit mode. Aha, czyli to działa w trybie edycji. On cage. Dobra. A, takie coś. Nie, na spoko, powiem wam. Nawet to działa. Spoko. Zależy od tego, jakie punkty są tego dane? Normalized. A co chodzi z opcją Lambda Border? Nie jest to w ogóle wytłumaczone. Aha. Mamy tutaj też, którą stronę mamy wygładzać. No ciekawe jest, powiem wam, modyfikator. Repetycje. Aha, ilość powtórzeń. Ale możecie modyfikator jeden na drugi dać. Aha, tutaj w tym wypadku niestety to dwa modyfikatory nie mogą działać, ale... Moment, działa. Czy mogę, moi drodzy, użyć dwa modyfikatory? Podobnie jak w 3D Maxie można to dać tu. Ale to teraz mi mówi, że chyba to tak... tutaj cage, he klatka. O co chodzi z tą klatką? Aha, takie coś. To nie wiedziałem. Fajnie to wygląda, moi drodzy. Ja chyba wiem, o co chodzi z tym
Fajne to jest. Ja nie wiedziałem, że to tak działa. Fajne to jest. To mnie trochę ten Blender, moi drodzy, zaskoczył, powiem wam, bo ja nie wiedziałem, że to tak właśnie działa. No, trochę się czuję zaskoczony przez ten program. A zależy, jakie ustawienie tu do tego na repeat. Coraz bardziej mi się, moi drodzy, zaczynam podobać ten program. A jak chcecie się pozbyć modyfikatora, to musicie już być w trybie poligonu. Zapisujemy projekt. Revert. Jak macie słaby komputer, to wystarczy jak tak zrobicie. A jak macie bardzo mocny komputer, to możecie sobie dodać Subdivision Surface. No to akurat mi się trochę nie podoba to. Możecie również tak dodać. Wtedy wam tak wygładzi. Apply i znowu możecie dodać to. Bo mamy też smooth. To też jest spoko. Myślę, że chyba byłoby okej, o smooth modyfikatorze nie planowałem gadać. O smooth modyfikatorze. Tylko o tym, który teraz mówiłem. Fajnie jest ten modyfikator. To, co mnie najbardziej zaskoczyło w tym smooth Laplacian, trochę tam jest cage, klatka, którą można edytować i widać wygładzenie w czasie rzeczywistym. Żałuję, że wcześniej tego nie sprawdziłem. Bardzo fajne narzędzie. Polecam. Ja teraz mogę sobie tutaj pozostałe rzeczy już powrotem tu dać na scenę. Jeszcze muszę materac wymodelować. I inne rzeczy są tu ukryte, bo mam duże pomieszczenie, ale wszystko inne schowałem, dlatego że skupiam się głównie na łóżku, które modeluję. Także to byłoby na tyle, życzę wam miłego dnia.